szyję nie obchodzi. Jakieś rozcięcie na twarzy Adriana Polaka. Dobry bokserski jab. No i coraz większe problemy ma ze skracaniem dystansu Polak. Tak jakby weszło to wątroba. Tak, tak, odczuł to. Bomba z opóźnionym zapłonem. To jest ten moment. No, szkoda, że mamy te 2 minuty. W ostatnim czasie widzieliśmy kilka walk, gdzie na wątrobę zawodnicy padali niestety, tak? No to jest to. Scott Askam ostatnio jest specjalistą od takich kopuć. No właśnie. Wiesz, na głowę można wytrzymać, podwójna garda, nawet jak upadniesz, tak, to sklinczujesz, przetrzymasz, a jak nie masz oddechu, to jest nie do przetrzymania, niestety. A u Mańkuta, no niestety, istnieje tylko tylnia ręka i tylko tylnia noga praktycznie, tak? Trzecia runda przed nami, próbujemy podejrzeć, kto tutaj zachował więcej sił, ale chyba na podobnym poziomie. Dawid Malczyński wygląda dość świeżo jeszcze. Decydująca runda. Tylko na prostych będzie się tak, tym może wygrać tą walkę. Tak, nic więcej. Nie musi w jakiś spektakularny sposób żaden tutaj sposób kończyć, ale no liczy się zwycięstwo. Tylko na prostych, tak. Lubię ciosy proste i na wstecznym, i w atakach. Ciosy nie dochodzą. Brakuje tego wzrostu zdecydowanie. No nie ma tego prawego. Aż się prosi, żeby tam teraz próba nie dano. Żeby do tego przedniego dołożył. Świetnie! Żeby nie skupiał się tylko na jednym ciosie, tak? Idzie po obalenie, no ale taka niechlujna próba. Proszę, proszę. Zwycięstwa Adriana Polaka jest naprawdę ogromna. Żeby ten tylnik dołożył do niego. No właśnie. I bezpośredni lewy. Za dużo jest pojedynczych ciosów. Za dużo jest takich jedynych. Od widzę, do tego do druga doszła, tak? Znowu próba obalenia. No i znowu mądrze przy siatce. Za wysoko z łapą. Wysokiego zawodnika jak najniżej. No teraz chwycił tą prawą nogę Dawida, ale ten nieźle się broni. Mocno rozbity już Adrian Polak. A jest i tempo większe, tak? W trzecie ludzie. Już zaczyna coś się dziać. Znów jedynka. No teraz trafił Polak. Ładną akcją lewy prawy. Ale też pojedynczym ciosem, tak? Żeby była jakaś akcja, ponowienie, cokolwiek. Noga do tego dołożyła.